dobry w nowym odcinku. Dzisiaj odcinek z AliExpress. Dzisiaj odcinek z AliExpress, czyli chyba często się pytacie, jaki jest mój ulubiony sklep. Nie mam. Moim ulubionym sklepem jest ogólnie cały AliExpress. Kani, pokażę Wam cztery rzeczy, które najlepiej sprawdzają mi się przy zamawianiu z AliExpress, czyli co najchętniej zamawiam i co najbardziej mi się przydało z tych rzeczy. Kochani, pierwsza rzecz, którą zamawiam, to są majtki i skarpetki. I naprawdę, na AliExpress można znaleźć tyle fajnych skarpetek. Najczęściej to są właśnie skarpetki. Pokażę Wam najnowsze skarpetki, które zamówiłam. To jest po prostu hit. To jest hit, czekajcie. Uwaga, uwaga, dadam. To są, słuchajcie, skarpetki z Donaldem Trumpem. I naprawdę, to jest hit. Czekajcie, ja Wam to zaprezentuję. Uwaga, uwaga, uwaga. Tutaj macie, patrzcie, tutaj macie napis Trump i jest, Jezu, poczekajcie, i są oczywiście włosy, możecie sobie zrobić te włosy do góry, patrzcie, na dresa zaciągnąć, możecie zrobić je na dół. Także to jest numer jeden. Oczywiście tych skarpetek jest o wiele, wiele więcej, ale te to jest naprawdę hit. Druga rzecz z AliExpress, która bardzo mi się sprawdza, to są buty nie Hot Kids. Jak ktoś ma dziecko, to naprawdę bardzo tanie i bardzo fajne są buty nie Hot Kids. Ja mam dla Was trzy pary przygotowane. To jest na przykład pierwsza. Takie buciczki i naprawdę każde z nich kosztowały około dyszki. Nie więcej, więc też te są naprawdę rewelacje. A niestety Samuelek już w niechotkach nie chodzi, bo nauczył się chodzić, także no niechotki odpadają. Mam jeszcze takie i takie, ale niestety po jednym bucie, bo drugi gdzieś zgubił Samuelek. O, fajnie, że to są jakieś uwalone. No trudno. Te białe, czyli takie adidaski. I czarne trampeczki. Ej, mega, są naprawdę mega. W tych miał roczek na przykład. Te ubrał dwa razy. Ale są naprawdę słodziutkie i naprawdę są mega tanie. Także jak macie malutkie dzieci albo właśnie znajomi, koleżanki mają dzieci, to na AliExpress zamawiacie niechotki. I jakoś naprawdę jest super. Jak chcecie, podeślę Wam linki do rzeczy, które kupiłam. I naprawdę słuchajcie, do trzeciej rzeczy muszę ściągnąć moją opaskę. Oczywiście też z AliExpress. To nawet nie jest opaska, to jest choker? Chyba choker to się nazywa. No ale może służyć też jako opaska, jako bransoletka, jako gumka do włosów. Mega uniwersalne. Ale co chciałam Wam pokazać? To słuchajcie, ta opaska, ona jest po prostu kozak. To jest kozak, jak ma się właśnie... Wiecie, ja najczęściej używam, jak mam mokre włosy. Jak mam mokre włosy, a wiadomo, każda dziewczyna wie, że mokre włosy na twarzy to jest po prostu zło. O! Więc mega jest fajna. A drugi patent, słuchajcie, do tej opaski. Jak ktoś ma grzywkę, która nie chce mu się układać, tak jak mi, to słuchajcie, bierzecie sobie taką opaseczkę, sobie ją tak robicie, no teraz nie wyglądam jakoś super, ale sobie jak troszkę pochodzicie, właśnie z tak nałożoną opaską, to ta grzywka zaczyna się układać i bardzo często to robię. Troszkę ją zwilżam, zakładam opaskę i jest super. A druga rzecz, podobna tematyka, słuchajcie, jak macie mokre włosy, tyryryryryry, to jest, słuchajcie, taki bereto ręcznik. Nie wiem, jak to się nazywa. Ja na to mówię bereto ręcznik. Czyli ni to beret, ni to ręcznik. Ale słuchajcie, jak macie mokre włosy, to możecie sobie to wszystko tutaj tak poupychać. I jak nie macie czasu ich od razu suszyć, albo macie na przykład jakąś maseczkę. O, te moje ręczniki są uwalone trochę od takich olejków różnych na włosy. Proszę, trochę
trochę jak kucharz wyglądam, albo jak smerf. Kto ma taką czapkę? No nieważne. Ale naprawdę, sprawdza się super przy maseczkach i jak nie macie czasu suszyć włosów, to tak samo zakładacie, nie musicie się bawić z tymi ręcznikami, owijaniem tych ręczników. Mi te ręczniki często spadają, więc to jest naprawdę, naprawdę sztos. Mam dwie pary tego, drugą gdzieś zgubiłam, ale dobra. Przechodzimy do kolejnej rzeczy i to chyba jest ostatnia. Ja ogólnie bardzo dużo zamawiam rzeczy z AliExpress, naprawdę bardzo dużo. Aha, jeszcze to Wam pokażę, to jest super. Mam dwie kredki do brwi. Często mi się pytacie, czym ja maluję brwi. Ja maluję brwi zazwyczaj cieniem, ale jak gdzieś jadę, albo idę na jakąś imprezę, gdzieś na jakieś wyjście, gdzie, no wiadomo, dziewczyny zabierają kosmetyki, to to jest genialna kredka, patrzcie. Ogólnie jest bardzo delikatna. O, widzicie? A naprawdę super, można sobie nią brwi pomalować. O, zależy jak nadusicie. Jak nadusicie mocniej, to wiadomo, że ona będzie ciemniejsza. Wow, jak mnie prześwietliło. Ale naprawdę jest super ta kredka i na bardzo długo starcza. Także na AliExpress macie taką fajną opcję, że jak zrobicie zdjęcie czegoś, to to Wam wyszuka. Także nawet jak coś chcielibyście zamówić z tego, co ja Wam pokazuję, to możecie po prostu zrobić sobie zdjęcie, screena z tego filmiku i wstawić tam do góry przy wyszukiwarce zdjęcie. Także to Wam od razu pokażę. Dobra, pokazuję Wam ostatnią już rzecz, z której jestem naprawdę bardzo zadowolona i to jest rzecz takiego innej kategorii. Ja Wam pokazać. I patrzcie, ostatnia rzecz to jest dozownik do pasty do zębów. Mówiłam, że to jest zupełnie inna kategoria, ale to jest naprawdę super. Poczekajcie, pokażę Wam. Bierzecie sobie pastę, szczoteczkę, wkładacie ją tutaj, naduszacie. No, halo, o, włożyłam nową pastę. I macie. I to jest naprawdę super. Nie zwracajcie uwagi na łazienkę, bo ja mam łazienkę przed remontem jeszcze, także wszystko tutaj jest stare, tak jak się wprowadziliśmy, tak jest. No, także wiecie, nadusicie mocniej, to macie więcej tej pasty, nadusicie tak lekko, to macie tyle, ile ja Wam pokazałam. Jeszcze do tego była taka zawieszka, że można było tak pozawieszać sobie szczoteczki, ale nam się odkleiło, poza tym nam się nie sprawdzało, lepiej nam się sprawdza zwykły kubek. Dobra, kochani, to wszystko, co chciałam Wam pokazać z AliExpress. Napiszcie mi koniecznie, czy chcielibyście odcinek na przykład z ubraniami z AliExpress albo tego typu właśnie takimi must have, jak to się nazywa. No ale lustro to mogłam umieć. To na tyle. Zostawcie subskrypcję i miłego dnia Wam życzę. Pa!